PEGI 18. No to wykonamy ogon swoje mandry. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. Jak widzę, jest tutaj już komitet powitalny. Gdzie masz haracz, kolego? Jaki haracz? On się pyta, jaki haracz. Słyszałeś, Greg? Chodzi mi o dzieciaki, ćwoku. Przepuść mnie, chcę wejść do środka. Nic z tego. Jak nie masz haraczu, to się stąd zabieraj. W takim razie porozmawiamy inaczej. I już jesteś trupem. No i jak zawsze muszę się rzucać na Wiedźmina. Ten styl sobie zostawię na wszelki wypadek. Jakby w tej chałupie miało być ich więcej. No i dojdzie dobre, fajnie. Nie dam ci wyjść. Ależ z tymi szczątkami się wyłożył. No nie powiem. Wszelkim będę wezmę zapiszę tutaj grę. Bo to nigdy nie wiadomo, co nas czeka dalej. Idziemy na dół. Te pakunki przypominają towary Harena, które uratowałem przed utopcami. Sukinsyn handluje z salamandrą. A więc to prawda. Salamandry wyniosły z Kermoren aparaturę i już udało im się dokonać pierwszych mutacji. Poziom toksyn mamy dosyć wysoki. Dobrze. Idziemy dalej. Na walkę z nimi. Długo ci zeszło, wioskowy hyclu. Twoi ludzie jakoś nie chcieli umierać. Macie coś, co należy do mnie. Nie, nie mamy. A ty pracujesz dla gwałcicieli i morderców, podobnie jak twój poprzednik. Berengar? Ten głupiec gdzieś uciekł. W czasie naszej krótkiej znajomości był bardziej rozmowny od ciebie. Zresztą nic dziwnego. Azar Javed potrafi być przekonujący. Kim jest Azar Javed? Szefem szefów i potężnym magiem. Nie tobie się z nim mierzyć. Przekonamy się. Odwagi ci nie brakuje, Wiedźminku. Przekonamy się, jak zaśpiewasz, gdy Azar weźmie się za ciebie. Powiedziałeś, że pracuje dla morderców? Jeden z tych zawszonych wsiurów, Odo, przyszedł tu kiedyś, żeby się dowiedzieć o sposób na zabicie wojownika.
Powiedzieliśmy mu, że taka żałosna, zapita kupa gówna jak on może tylko śnić o walce z prawdziwym żołnierzem. Dobra, pogadaliśmy sobie. Czas na zabawę. Poczekaj! Nie wiemy, gdzie są rzeczy, których szukasz! Zabrali je prosto do bazy w Wyzimie! Nie mamy ich! Tym gorzej dla was. Graj to jest fajny. Na niego nie powiem. Graj muzyko. Dobra, zaryzykujemy jeszcze z jednym jaskółką. Poziom krytyczny toksyn. Pobiegajmy trochę sobie z nim w kółko. Jakby mi się życie zregeneruje. Przy okazji, ale no tutaj mają. No to gnity. Zobaczmy, jak to chyba zabija. Jak z powodu toksyny szybko nam życie spada. Dobrze, to są te paki. No, nie ubi ci. Ale fajnie machasz mieczem. Alvin, co tu robisz? Wielebny powiedział, żebym poszedł do tego opuszczonego domu i że ktoś będzie tam na mnie czekał. A to skór. Dobrze, że nic ci nie jest. Podsłuchałem, jak mówił, że zabiorą nas do Wyzimy. Do Wyzimy? A więc tam muszę udać się tropem Salamandry. A teraz, dzieci, chodźcie ze mną. Musimy znaleźć jakieś wyjście z tej jaskini. Tamta ściana wygląda na dosyć słabą. Może dałoby się ją rozwalić. Spróbujmy. Ale nim też to zrobimy... Wezmę oczywiście ogrobie. Te szczątki. Nie tylko. To mówiłem po przypadku głowa nie boli. A więc to prawda. Salamandry wyniosły z Kermoren aparaturę. I już uda... A więc to prawda. Salamandry wyniosły z Kermoren aparaturę. I już udało im się dokonać pierwszych mutacji. Dostaliśmy kolejne talenty tego propos. Mam nadzieję, że godzina wystarczy, żeby toksyna zeszła. No. To toksyny nam zeszły. A będziemy rozwalić tutaj. Przejście. Idziemy dalej. Do Abigail. Więc my rozmawiamy. Co ty tu robisz, Wiedźminie? A ty, Wiedźmo? Czary czy nie? A co? Strasznie śmierdzą i dymią te twoje czary. Bo to potężne zaklęcia i składniki. Muszą wystarczyć na całą wioskę.
Jak to? Wyjrzyj z jaskini. Widzisz ten tłum z pochodniami? Przyszli po mnie. Spalić wiedźmę, krzyczą, to ona bestię przyzwała. No to się bronić muszę. Bestie przyzwały ludzkiej niegodziwości. To mnie wcale nie dziwi. Mikul, poczciwy strażnik przy bramie. Czy wiesz, że zgwałcił tę dziewczynę, Ilse? Popełniła samobójstwo. A ty sprzedałaś jej truciznę. A ten pijaczek, Odo, zabił swojego brata dla pieniędzy. Wielebny wygnał swoją córkę, która nabawiła się brzucha. Jest teraz dziwką w Wyzimie. Haren za garść złota sprzedał wiewiórki straży miejskiej. Wiedziałaś o tym wszystkim, ale nic nie zrobiłaś. Niby czemu miałam coś robić? To moi klienci. Wszyscy zaopatrują się u mnie w trucizny, eliksiry miłosne i insze wywary. To ich sprawa, jakich używali. Teraz już rozumiem, dlaczego nęka was bestia. I rozumiem też, że muszę wskazać, kto zawinił. Zostań tu ze swoim kotłem. Pójdę porozmawiać z ludźmi na zewnątrz. Geralt, nie pozwól im mnie skrzywdzić. Gdybyś mnie bliżej poznał, zrozumiałbyś, że nie jestem taka zła, jak twierdzą wioskowi. Tak uważasz? Sam się przekonaj. Jesteśmy tu sami i mamy mnóstwo czasu. Nie poznają mi dzisiaj, co nie? Jesteś bardzo piękna, Abigail. Chętnie poznam cię bliżej. Oczywiście ze względów wiadomych musimy użyć teraz cenzury. No, ale jeśli chcecie bez cenzury, no to polecam zagrać. Przy okazji stwórzmy sobie jaskółkę, bo już nie mamy. Jeszcze jedną. I kota. Daj mu wszelkie pory. Zrobić sobie porządek tutaj z eliksirami. To mam. Jaskółki mam. Jaskółki oczywiście tutaj sobie przerzucę. Sarki. Te pierdzenia w ścianach, które możecie słyszeć. A my musimy się udać w którą stronę? W tą czy w tamtą? Skąd żeśmy przyszli? Skąd żeśmy przyszli? To w drugą. No to czas wyjść z jaskini. Pogadać z mieszkańcami. Spalić czy dać czarcią kochanicę! Niech suka zdycha w męczarniach! Wiemy, że wiedźma jest w jaskini. Przyprowadź ją. Wieczny ogień ogarnie jej grzeszne ciało i pozbędziemy się bestii. Powoli. Sąd musi być sprawiedliwy. Ta suka zniszczyła mi życie! Chciała pieniędzy! Groziła klątwami! Brata mi zaczarowała! Mojego brata! Chciała mi go ukraść z jego złotem! Brat jej nie chciał, więc go zamordowała! Czary na mnie diabelskie odprawiła! Kontrolę nad rękami przejęła i zabiła, podle, zdradziecko! Widziałem twoją miniaturkę w jej chacie. Do dzisiaj śni mi się ten dzień! Brat pracował w polu. To takie straszne. Zamordowała, więc trzeba ją zabić.
Pierwsza opcja. Twój brat był wojownikiem, a ty jesteś pijakiem. Nie dałbyś rady go zabić. Chyba, że we śnie. Po co my go słuchamy, wiedzielebny? To mutant, odmieniec, wiedźmin! Przedstaw swoje zarzuty, Harenie. On pomoże nam obronić się przed czarami wiedźmy. To przez nią zostałem Havekarem. Obiecała, że mi się odda, jeśli pomogę wiewiórkom. Nienawidzę nie ludzi, a musiałem z nimi handlować. Nieźle się na tym wzbogaciłeś. Złoto to nie wszystko. W życiu trzeba mieć zasady. Teraz handlujesz z bandytami. Teraz handlujesz z bandytami, którzy porywają dzieci. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Wiedźminie, podjąłeś decyzję? Jaka jest twoja wersja, wielebny? Wiedźma wykorzystała Oda i Harena do swoich planów. Ponadto otruła Ilzę. Mikul zgwałcił Ilzę. Mikul zgwałcił Ilzę, a ta popełniła samobójstwo. Abigail nie należy do naszej społeczności. Mogła się stąd wynieść dawno temu, ale wolała zostać i mścić się za swoją inność i zły los, który ją spotkał. Manipulowała prostymi ludźmi, posługując się czarcią magią! W końcu przyzwała bestię! Taka jest prawda! To wy jesteście winni. Zamknij się, skurwysynu. To ty przewodzisz tej bandzie łajdaków. Musisz wiedzieć, że sprzedajecie dzieci salamandrom. Wiedziałeś o gwałcie i morderstwie. Żygać mi się chce, jak na was patrzę. Jesteście siebie warci. Jesteście winni. Pożałujesz tego. Idę po Abigail, a wy wracajcie do domów. Od samego zarania dziejów kobieta wszelkiego zła jest siedliskiem, narzędziem chaosu. Kobietą rządzi jeno cielesna lubieżność. Dlatego tak chętnie demonom służy, by mogła chuć swą nienasyconą zaspokoić i swe naturze przeciwne rządzę! Zabiją nas. Nie bój się. Oto ona, wiedźma plugawa, spalić ją! Nikt tu nikogo nie będzie palił. Nie bójcie się, ludzie! Zastraszyć nas chcą, nie dajmy się! W kupie nas nie ruszą! Doprawdy? Odejdź, zostaw wiedźmę, albo i ciebie będziemy musieli. Spróbuj, kmiocie, uprzyjemnisz mi dzień. Zjeżdżaj, śmieciu. Może nie będę cię gonił. Macie dwie możliwości. Pierwsza, poczekacie, aż odejdę i spróbujecie zamordować Abigail. Wtedy wrócę tu, żeby was zabić. Wyrżnę wszystkich, każdego zawszonego wsiura. Druga, spróbujecie żyć godnie, odnajdziecie sumienie i zaczniecie od nowa, jak ludzie. Wybór należy do was. Dziękuję, Geralt. Chodźmy stąd. Czas zająć się bestią. No i oto idziemy na bestię. Dosyć problematyczne zwierzątko. A jak dobrze pamiętam, tego eksyru zamienić już nie mam. Czyli będzie ciężka walka. Zapisać też nie mogę. Koszyk. Kąt. Troszkę.
Aj. Dobra. Więc tak. Jednak się cofnąłem w czasie do wejścia tam i stworzyłem elixir zamieci. Bo jednak on tu będzie niezbędny, co mi się zdaje. No to bestia jest ubita. Uff, w końcu się udało. Za którymś tym razem. Pomogłeś tej dziwce i to był twój błąd. Jesteś teraz wycieńczony po walce z bestią, a my skończymy twoje cierpienia. Gień pieprzony, mutancie. Na was starczy mi sił. Odo, nawidły go. Nie dość, że bestia, to jeszcze wiśniacy. Spoko. No i to mi było wsio. Wszystko pozbierać. A jeszcze Phoenixstone. Dzięki, Geralt. Nie wiem, co by było, gdyby nie ty. Cieszę się, że we mnie uwierzyłeś.
Kim byłbym, gdybym nie uwierzył? Dzięki. Jesteś kochany. Żegnaj. I poleciało. Dobra, zlejmy tutaj wszystkie szczątki. Trochę kasy przynajmniej mieli. Wielka czaszka po prostu tylko będzie. No, tak jak mówię, polecam się wcześniej zaopatrzyć na tą miksturkę, bo jednak ona się strasznie przydaje. Zamieć. Uspokajania czas akurat bitew, które tutaj są. Nam zostało co? Tutaj do zrobienia. Brzemię przeszłości to... Nie wiem, czy z brzemię przeszłości nie będzie musiał się tutaj wrócić. Przypadkiem. Ale cóż, się zobaczy. Na razie lecimy po Shani, której obiecaliśmy, że po niej przyjdziemy. Ale przy okazji jeszcze tutaj pingula ubijemy. Że widzieliście moją porażkę z bestią. Za pierwszym razem nie miałem zmiłości i z nią wygraną. I już zdobyłem. Jak już stworzyłem tą zmiłość. To wchodzimy do kaczmy. Idziemy poglądać z Shani. Która tutaj nas czeka. Geralt, jesteś cały i zdrowy? Tak się martwiłam. Nic mi nie jest. Wszystko opowiem ci po drodze. Chodźmy do Wyzimy. Obmierzła mi już ta wioska. Też mam jej dosyć. Chodźmy. Mam nadzieję, że nie będę musiał tu wracać. To niesamowite, ilu skurwysynów się tu zebrało. Wiesz, Geralt, czasy nie są lekkie. Wojna i zaraza. Wiem. Mimo to jestem pod wrażeniem. Wiesz, skąd wzięła się bestia? Nie. To oni ją stworzyli. Nieświadomie. Podejrzewam, że nawet potężny czarodziej miałby z tym poważne problemy. A tutaj wystarczyły nienawiść, podłość, chciwość i pycha poparte czynami. Brzmi jak bajka. W każdej bajce jest ziarno prawdy. Chodźmy, Wyzima czeka. No, a my lecimy pod środkową bramę, gdzie przenieśmy kula, aby dostać się do Wyzimy, więc tam się zobaczymy. To jest brama prowadząca do Wyzimy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tu wrócić. Ja też. Bestia zabita, salamandry zabite. Wieśniacy zabici. Bardzo śmieszne. Mam Glade, Mikul nas przepuści. Chodźmy. Chodźmy. Tak więc tutaj się pożegnamy. To jest koniec pierwszego aktu całego. Zobaczymy się w drugim akcie. Przy okazji zapraszam na live. Tak samo do lubienia mojego profilu na fejsie, na Twitchu. Będziecie na bieżąco informowani o wszystkich live'ach, nie live'ach i tak dalej. Także to by było już na tyle. Do zobaczenia. Cześć.